na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamil, jak forma po wczorajszej rywalizacji w Willach? No ja byłem akurat kiepski. O wynikach? Także no, znaczy nie o wynikach, no po prostu, no jak nie zbijesz kul, to od razu widzisz, nie? Ale nie, było całkiem miło, fajna forma spędzenia czasu też, nie myślenie o tym, gdzie jesteśmy, po co tutaj jesteśmy, tylko takie właśnie odstresowanie się. Widzisz, trener Tomasz był czwarty w kulach i nie dało to nic, a co dały dzisiejsze skoki tobie, jak chodzi o pewność siebie? Dzisiaj było solidnie, uważam, że ten trening był naprawdę przyjemny, przynajmniej w moim odczuciu, skakało mi się naprawdę dobrze. Wiadomo, że cały czas można zrobić coś lepiej, ale ja bardziej skupiam się na tym, co wyniosłem z tego treningu, a wyniosłem naprawdę pozytywny nastrój. Wspomnienia wiecznie żywe na tej skoczni? Pytam o 2014 rok, czy ten anturaż, te okoliczności, to naprawdę ta taśma się gdzieś zakurzyła już? Nie, ten akurat... Tamten moment, no pamiętam, natomiast nie trzymam go w sobie jakoś bardzo, bo wtedy lało jak z cebra, te konkursy były też dziwne, ja wtedy byłem dwa razy czwarty, chociaż bardzo też się starałem, żeby stanąć na podium, no i jakoś tak, no nie do końca mam idealne wspomnienia z tamtego momentu, ale na szczęście nic dwa razy się nie dzieje tak samo, tutaj mamy niby skocznia jest ta sama, natomiast anturaż jest, tak jak powiedziałeś, inny. No i nowe możliwości przed nami się otwierają. A skocznia unikatowa, czy taka, jakie teraz się buduje wszędzie? I taka, nie? Jest dosyć płaski rozbieg. Długo się dojeżdża do progu, potem wylatuje się bardzo wysoko z progu. Podobnie jak na normalnej skoczni, z tym, że tutaj dzieje się to trochę szybciej. No ale jednak trzeba mieć w locie dość dużą prędkość i taką, nie wiem czy to zrozumiecie, taką dobrą dynamikę, żeby móc jeszcze cokolwiek zrobić, zwłaszcza na dole. Względem wysokości lotu to można te skocznie trochę do mamuta porównać, czy w ogóle inna półka? Nie, no można, no każdą skocznię, nawet tą najmniejszą, można porównać do mamuta, nie? Bo skocznia to jest jednak skocznia, nie? Tylko że jedna jest większa, druga jest mniejsza. Taki wypadek jak Petera Prewca, gdzieś się to widzi. A jaki miał wypadek? Nie widziałeś nic? Nie. Jest okej. Wiązanie zaraz za progiem, ale jest okej z nim. Jest przytomny, jest w szpitalu. Ale kiedy? Teraz w trzeciej serii? Nie. Drugiej to było? Wypięła mu się narta po wyjściu z progu, runął na zeskok, ale pokazał kibicom, że jest okej. Teraz jest na badaniach, rozmawia z lekarzami, więc my czekamy na więcej informacji. Nie wiem, ja nic nie wiem. Ja już widziałem, że ktoś upadł, ale nie pytałem kto, nie wiedziałem jak. No dzisiaj też jednym z zadań miałem po prostu patrzenie na siebie. A Kamil, ty byś któryś skok wyróżnił spośród tych, które oddałeś dzisiaj? Czy to jest po prostu każdy skok inne zadanie i ciężko to porównywać? Znaczy, no nie ma sensu porównywać skoków na treningu, bo dzisiaj też były bardzo zmienne warunki, też trochę... no tak jak mówisz, też trochę próbowałem po prostu różnych rozwiązań, znaczy nie różnych, nie totalnie, że teraz sobie dojadę niżej, później wyżej. Natomiast no, jeden skok był spóźniony, inny był bardziej trafiony, ale ogólnie uważam, że poziom dzisiaj naprawdę w moim wykonaniu był bardzo dobry i było solidne. Dobrze i solidnie. Albo solidnie i dobrze. Dzięki. Dobrodošli doma. Dobrodošli u Planici.